Życie jest jak projekt, a wszystko jest kwestią podejmowanych przez nas decyzji. Ja chciałam pożyć w podróży. Popracowałam ciężko przez 2 lata, by kolejne 9 miesięcy spędzić w podróży. Proste. I tak wraz z Serlastem wylądowaliśmy w nieznanej dla nas części świata. W Azji Południowo-Wschodniej. Na początek zobaczcie te łodzie. To nimi najtaniej poruszać się po Bangkoku. Nowe języki? Proszę bardzo. Na każdym przystanku w trakcie cumowania steward porozumiewa się z kapitanem za pomocą gwizdka. O, właśnie tak. Welcome to Chinatown. Budynki oblepione reklamami w nowych dla kici alfabetach. Tłum ludzi wypełnia ulice po brzegi samochodami, motorami, autobusami, pieszo, każdy gdzieś, dokądś. Taki rozgardiasz. Wszystko tętni, buczy, furkocze, pracuje. Rozglądasz się dookoła raz, drugi. I w końcu zaczynasz odkrywać te małe szczegóły. Albo że w tym rozgardiaszu jest sklep ze złotem, a naprzeciwko niego kapliczka buddyjska. Do niej z kolei przyłączone są stragany z ulicznym jedzeniem. Nawet już nie wiesz, co tu się dzieje, ani co tu można zjeść. No właśnie, jedzenie. Jesz i wiesz, że jesteś daleko od domu. Zupka instant na wyspie w Kambodży. Na śniadanie zamiast kanapek ryż z mięsem. Potem zupa pho w różnych wariacjach. Czasem na bogato, czasem w lokalnym towarzystwie. Bądź w opcji ugotuj sobie sam. Lub tu już zupełnie ciekawie. Jak to się je? Co mamy zrobić? A potem już wiesz, że to właśnie ta zupa cię uszczęśliwi najbardziej. A ta nawet zapewni ciekawe tło. Pani w Wietnamie w stroju lokalnej grupy etnicznej. I spójrzcie, ten pan palący opium, jak gdyby nigdy nic. Och, Azjo, u ciebie tyle się dzieje. To jest niesamowite. Na skrzyżowaniach Hanoi dzieje się już wszystko i w każdym kierunku. Przecierasz oczy, nie ogarniasz, jak ten społeczny organizm działa. Absolutnie niekończące się morze motorów. Mrużysz oczy, wszystko rozpływa się w jedną masę. A potem dostrzegasz. Każdego z osobna. Nawet ronda są hipnotyzująco interesujące. I wiesz, że ten tłum motorów to wszystko prowadzi do... That's amazing! Mongolia is worse. Really? Ulaanbaatar is one of the most polluted cities on the planet. If you download this app, it's called Air Visual, you can put the world ranking, and often in the top 10, Hanoi is normally in the top 10, along with Ulaanbaatar, and places like Dhaka and Delhi. Postanawiasz więc wyjechać, sprawdzić inne miasta. A jak w Wietnamie, to najlepiej pociągiem. Jest cudownie.
Czasem można też pojechać miejskim autobusem, gdzie obok kierowcy dynda koszyczek z jego szczoteczką do zębów. A jak w Tajlandii, to polecam Songtiao, taki lokalny autobus. A jak przez góry, tak jak tu w Wietnamie, to tylko minibusem. Gwarantuję Ci niezapomnianą przygodę. A wszystko to, aby odkryć miasto, w którym obok wieżowców jest plaża. To akurat Nha Trang. Też miasto, które nocą zamienia się w świetlne widowisko kolorowych lampionów. To akurat w Hoi An. Można też trafić na festyn z okazji otwarcia nowej świątyni, gdzie dzieci grają w loterię. Lub latają samoloto kaczko łabędziami. To akurat w Kratie w Kambodży. Można też pójść do Teatru Lalek, który okazuje się zupełnym szałem niezrozumienia sytuacji i wielką lekcją dla wyobraźni. Czy gdybyśmy jednak znali wietnamski, podobałoby nam się tak bardzo? Albo tu, z jakiej okazji oni grają? Kogo spytać? Pozostaje patrzeć i podziwiać, jak to pięknie. Odkrywać takie świątynie, w których obecnie rządzą gołębie. Ale jak spojrzę się do góry, można zagłębić się w dalsze pustostany. Tutaj na przykład w Wietnamie wybraliśmy się do opuszczonego parku wodnego. Prawdziwy raj dla koneserów pustostanu. Właśnie tam, w głowie ogromnego smoka, czyli byłym akwarium, poznaliśmy lokalną młodzież. Oni tego dnia też nie byli w szkole. Zgwarne, zatłoczone miasta przez świątynię ku pustoszałym budynkom i cel sam się kształtuje. Najlepiej znów wsiąść do pociągu, by rano obudzić się na wschód słońca wśród ryżowych pól. Tym samym odkryć jeszcze piękniejsze miejsca. Popatrzeć na pływające wioski. Lub wsiąść na rower i objechać kambodżańską wyspę. Tam można spotkać na swojej drodze źrebaka, który domaga się pieszczot. W tajskiej dżungli odkryć motyle kolorowe niczym z baśni.
Tam też można uchwycić polującą jaszczurkę. Lub poobserwować inne dziwne, wielonogie stworzenia. Lub zupełnie fantastyczną cykadę. A następnie u szczytu bambusu, w szumie cykad, wytropić małpy w ich zupełnie naturalnym środowisku. Dobrze jest mieć cel. Popracować, odłożyć pieniądze, wyjechać i poznać, i odkryć, i tak bardzo przeżyć. Mieć czas popatrzeć w słońce lub godzinami patrzeć w pola ryżowe. To jest nasz widok z domku, w którym spędziliśmy kilka tygodni. Taką unoszącą się parę wodną nad lasami deszczowymi widziałam tylko w National Geographic jako dziecko. A tu proszę, kobiety wśród świątyń zrywają kwiaty lotosu, które następnie ofiarowują nam w prezencie. Nie mamy wspólnego języka, ale jak dobrze się rozumiemy. I te motyle wielkości dłoni. Nawet łazienka przy polach ryżowych zachwyca. Dobrze jest mieć marzenia, by je spełnić i gdzieś na drugim końcu świata odkryć tęczę wokół słońca. No, to klawo. To powodzenia Wam, Wasza Kicie Rożek.